W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Drodzy wierni, pokrzepmy się dzisiaj Słowem Bożym pośród wielu trudnych i smutnych informacji, które do nas docierają, zwłaszcza z życia kościelnego, katolickiego. No, zostaje nam krzepić się Słowem Bożym. Dzisiaj jest taki smutny nastrój, ponieważ wchodzimy w czas męki pańskiej, więc ten kolor, który dominuje w naszej świątyni, no, daje taki nastrój bardzo refleksyjny. Uczniowie, którzy byli przez wcześniejsze 3 lata przygotowywani, aby ten czas męki pańskiej znieść, mieli właśnie rozważać wszystko to, co wcześniej usłyszeli i na które to, co na ich oczach wypełniało się. I dzisiaj Kościół Święty, Matka Nasza, przez usta świętego Pawła, kieruje nam list, który był pierwotnie napisany do Żydów. A więc wszystkie odniesienia i porównania, które on tam stosuje, dla Żydów tamtych czasów były zupełnie jasne i zrozumiałe. I na tym tle święty Paweł tłumaczy, kim jest Zbawiciel. Że wszystko było zapowiedziane w figurach Starego Testamentu i wypełniło się doskonale w naszym Zbawicielu. Natomiast dla nas może być z tym pewna trudność, ponieważ my nie znamy dobrze tego kontekstu. Więc spróbujemy dzisiaj ku naszemu pokrzepieniu i zbudowaniu się Bożą mądrością, wszystko dobrze i przedziwnie uczynił, odsłonić nieco tajemnicę odwiecznej mądrości, którą Bóg objawił. Po pierwsze, mogą ją poznać ci, którzy weń wierzą. A więc są to tajemnice nie dla niewierzących, ale dla wierzących. A po drugie, trzeba mieć jasne i proste i pokorne serce, aby takie rzeczy pojąć. Wiemy, że w świątyni jerozolimskiej był urząd arcykapłana. No, chociaż kto pobieżnie zna mękę pańską, ten wie, że arcykapłan Kajfasz sądził naszego Zbawiciela. On w imieniu całej synagogi skazał go na śmierć. I dzisiaj święty Paweł nazywa naszego Zbawiciela Pontifex Futurorum Bonorum. To znaczy najwyższym kapłanem dóbr przyszłych. Pontifex jest to takie słowo łacińskie, to znaczy pons, czyli most. Pontifex jest to ten, który buduje most między Bogiem a ludźmi. A więc kapłan jest takim pośrednikiem między Bogiem a ludźmi. I nasz Zbawiciel jest najwyższym kapłanem, najwyższym pośrednikiem między Bogiem Ojcem a nami. I tenże doskonały arcykapłan, jak czytamy dalej w naszej dzisiejszej lekcji, nie przez krew kozłów albo cielców, lecz przez własną krew wszedł raz na zawsze do miejsca świętego, dokonawszy wiecznego odkupienia, dokonawszy wiecznego przebłagania. O jakich to cielcach i kozłach mówi Pan? Czy tak ogólnie o tych ofiarach różnorakich Starego Testamentu, czy ma też coś konkretnego apostoł narodów na myśli? W sposób wyraźny wskazuje, że coś się działo w przybytku. Najpierw przybytek był na pustyni, chodził razem z Izraelitami, a potem wreszcie spoczął na świętej górze Syjon i wybudowano dla niego też wiele razy burzoną, wielką i wspaniałą świątynię jerozolimską. W Księdze Starego Testamentu, w Księdze Kapłańskiej Starego Testamentu mamy opis, jak ma wyglądać doroczna ofiara przebłagania. Jak zobaczymy ten opis, bardzo pomoże nam zrozumieć dzisiejsze zdanie świętego Pawła. Więc arcykapłan Aaron mają składać za grzechy swoje własne i ludu. Ma wziąć cielca i 2 kozły. 2 kozły postawi przed Panem i rzuci o nie losy. 1 los dla Pana, 2 los dla Azazela. Azazel by to jest i imię jednego z demonów. Według tradycji żydowskiej to właśnie on kusił Adama i Ewę w raju. On był tym wężem. Ten wylosowany dla Boga ma być złożony za grzechy ludu. 2 ma być wypędzony na pustynię dla Azazela. Zanim jednak tą ofiarę uczyni, najpierw winien złożyć cielca w ofierze za własne grzechy. A więc ten cielec, wierzę tak szlachetne, ma być złożony za grzechy arcykapłana. Potem dopiero, jak czytamy w 16 rozdziale tejże księgi,
Zabije wylosowanego kozła jako ofiarę przebłagalną za lud. Wniesie krew jego za zasłonę miejsca świętego i uczyni z tą krwią to samo, co uczynił z krwią cielca. Pokropi nią przebłagalnię, czyli tą część, która nakrywała Arkę Przymierza, z przodu i dokona przebłagania nad miejscem świętym za nieczystości Izraelitów i za ich przestępstwa według wszystkich ich grzechów. I dalej, kiedy już ukończy ten obrzęd przebłagania, Aaron położy obie ręce na głowę żywego kozła. Wyzna nad nim wszystkie winy Izraelitów, wszystkie ich przestępstwa dotyczące wszelkich ich grzechów, włoży je na głowę kozła i każe człowiekowi do tego przeznaczonemu wypędzić go na pustynię. I w ten sposób kozioł zabierze z sobą wszystkie ich winy do ziemi bezpłodnej. Tak to wyglądało bardzo dawno temu. A teraz odnieśmy te słowa, to cośmy usłyszeli, do Chrystusa. Święty Paweł mówi: nie przez krew kozłów i cielców. A więc ten cielec i te kozły były figurą, były zapowiedzią tego, kim był Chrystus. A więc on był jednocześnie tym cielcem i tymi kozłami. Cielec był składany za grzech arcykapłana, kozły za grzechy ludu. Jeden zabijany, jego krew była wnoszona właśnie do miejsca świętego po wielokroć każdego roku. Na drugiego arcykapłan wkładał ręce, on brał na siebie wszystkie grzechy i wypędzano go za obóz, na pustynię, tam gdzie siedziba demonów. Chrystus złożył swoje ciało w ofierze za nasze grzechy, w ofierze przebłagania. Wziął także nasze grzechy na siebie, obarczył się naszym cierpieniem i dźwigał nasze boleści. I dał swoje życie za okup za wielu. I wypędzony był poza święte miasto. Golgota była poza murami Jerozolimy. Dał swoje życie za okup za wielu. Demon i szatan ma do nas prawo samego urodzenia, jak ktoś ma grzech pierworodny. Trzeba go wykupić. Krew baranka, właśnie Chrystusa, to jest wykup za nasze życie. Ilekroć popełniamy kolejny grzech, znowu diabeł mówi do Pana: ja teraz znowu mam do niego prawo. A Chrystus Pan złożył swoje życie za okup. Sam był ofiarnikiem, to jest arcykapłanem, sam był ofiarą jednocześnie, a ołtarzem był krzyż. Popatrzmy teraz i odnieśmy to do liturgii mszy świętej. A więc ofiary nowego przymierza, nowego zakonu, wiecznej i doskonałej. Po pierwsze, inna była ofiara arcykapłana, inna była ofiara ludu. W jakimś sensie przenośnym możemy to odnieść do słów, kiedy kapłan ostatni raz się przed konsekracją obraca do wiernych, kończąc ofiarowanie, mówi: orate fratres. I potem dodaje ciszej: ut meum advestrum sacrificium acceptabile fiat apud Deum Patrem omnipotentem. Co znaczy: módlmy się, módlcie się bracia, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Nie mówi naszą wspólną ofiarę, ale moją i waszą. Ma to podkreślić inny sposób ofiarowania. Kapłan ofiaruje sposób sakramentalny, a wierni sposób duchowy na mocy duchowego kapłaństwa. Innym razem wyłożę wam to dokładniej. Po drugie, jak słyszeliśmy, drugiego kozła należało wygonić na pustynię. I arcykapłan Aaron kładł na niego ręce. Jest taka modlitwa, kiedy już zaczął się kanon, jest już cisza. I w pewnym momencie ofiarujący kapłan wyciąga ręce nad ofiarą. O tak. I ministrant wtedy dzwoni. A wiem, że jak dzwoni, to znaczy, że jest to jakaś ważna część mszy, bo dzwonki oznaczają: zwróć uwagę, bo to będzie teraz. I to jest taki mistyczny sposób, kiedy kapłan za swoje i wasze grzechy wyciąga te ręce nad darami ofiarnymi, czyli które symbolizują Chrystusa, to ma być za chwilę ofiarowane, aby wziął swoje grzechy, moje i wasze, na siebie. Ten gest właśnie nawiązuje do tego. I modlitwę wtedy kapłan kieruje do Boga Ojca, bo to przecież Bogu Ojcu składamy doskonałą ofiarę z Jego Syna. I mówimy: prosimy Cię przeto, Panie, abyś tę ofiarę sług Twoich
jak też całego ludu Twego, miłościwie przyjął, a dniami naszymi w pokoju swym zarządzał. Od wiecznego potępienia nas uchronił i do grona wybranych Twoich zaliczyć zechciał. A więc kapłan, a czyli ja za chwilę też to uczynię, już nie wyciągamy rąk nad zwierzakami, które potem wypędzamy na pustynię, ale tym wyrzuconym poza obręb miasta był Chrystus Pan. I On wziął na siebie nasze boleści, bo sam chciał. Ale idźmy dalej, moi drodzy, w odkrywaniu pańskich tajemnic. Jak już powiedzieliśmy, dzisiaj święty Paweł nazywa naszego Zbawiciela arcykapłanem dóbr przyszłych. Arcykapłan, kiedy pełnił czynności kapłańskie, ubierał się w odpowiedni strój. Sam go sobie nie wymyślił, to Pan Bóg podyktował, jak ma kult wyglądać. Strój był bardzo piękny i dostojny. I dziś, jak popatrzymy na... Kto widział dawny strój papieski, ten wie, że tam jest wiele elementów i każdy oczywiście ma swoją symbolikę. Biskup w uroczystym stroju pontyfikalnym, tradycyjnym stroju też. Wszystko, każdy element jego stroju, uroczyście i tak ceremonialnie ubierany w zachrystii, ma swoje znaczenie. I tak samo było ze strojem arcykapłana w przybytku jerozolimskim. Pośród wielu elementów swego stroju, tym, który się bardzo wyróżniał, był ten, który był centralnie umieszczony na jego piersi. Po hebrajsku nazywa się hoshen. To był rodzaj napierśnika. Na tym napierśniku było włożonych 12 kamieni szlachetnych, bardzo pięknych. Na każdym z nich było napisane jedno imię pokolenia Izraela. Pokoleń było 12. Tak jak było 12 synów Jakuba. Ponieważ on był tym, który składał ofiarę przebłagalną za wszystkich tych Izraelitów. W tymże bardzo pięknie wykonanym napierśniku, zwanym po hebrajsku hoshen, z tymi kamieniami, była w środku taka kieszonka, taka bursa. I w tej kieszonce były dwa kamienie. Jeden nazywał się Urim, a drugi Tumim. Jeden oznaczał światło, ale w liczbie mnogiej, w pluralis. Trudno to jest oddać się naszym języku. Natomiast drugi, też słowo jest wieloznaczne, oznacza tyle co doskonałość, niewinność, albo słowo prawda, ale też w liczbie mnogiej. A więc dwa kamienie, światłość i prawda. Światłość i doskonałość nosił arcykapłan w tym pięknym napierśniku. Do czego służyły te kamienie? One służyły do zadawania Bogu pytań i losowania odpowiedzi. Odnieśmy to do dzisiejszej Ewangelii Świętej. Dzisiaj czytaliśmy i słuchaliście słów Bożych pochodzących z 8 rozdziału Ewangelii Świętego Jana. Jest to dalszy ciąg Ewangelii wczorajszej, także z tego samego rozdziału. Chrystus Pan toczy rozmowę z Żydami. Jest to rozmowa pełna różnych porównań, odniesień, bardzo głęboka, chociaż Żydzi się unoszą na powierzchni i w ogóle nie rozumieją tego, o czym Pan do nich mówi. Wczoraj nasz Zbawiciel mówił do nich: Jam jest światłość świata. Ego sum lux mundi. Kto idzie za mną, nie chodzi w ciemnościach, ale będzie miał światłość żywota. Dzisiaj natomiast mówi: Kto z was dowiedzie mi grzechu? Jeżeli prawdę mówię, dlaczego mi nie wierzycie? Sami rozumiemy, moi drodzy, że nikt z ludzi nie odważyłby się powiedzieć takich słów. Tak szczerze i publicznie. Kto z was dowiedzie mi grzechu? Bo sam wiedział, że sumieniem powiedziała mu: przecież ty nie możesz tak powiedzieć, bo jesteś pełen grzechów. Nie ma człowieka, który by się uchował od grzechu. Owszem, byli ludzie, którzy się byli zachowani od grzechu ciężkiego. Oczywiście nie dlatego z mocą łaski uprzedzającej, dlatego że z nią współpracowali. Ale nie ma człowieka, który by nie zgrzeszył lekko. Dlatego Pismo mówi: i sprawiedliwy 7 razy na dzień upadnie. Natomiast Chrystus Pan mógł tak powiedzieć. Kto z was dowiedzie mi grzechu? To znaczy mówi innymi słowy: jestem niewinny i doskonały. Ja jestem tymi kamieniami, ja jestem tą światłością. Tym Urim, ja jestem tym Tumim, tą niewinnością i prawdą.
Arcykapłan Starego Testamentu był tylko człowiekiem, ale nosił strój, który zapowiadał kogoś o wiele doskonalszego. Kogoś, który jako jedyny mógł nosić prawdziwy Hoszen i prawdziwy Urim i Tumim. I to jest Pan Jezus, nasz Pan i Zbawiciel. Na piersiach ma wyryte imiona zbawionych, a owe kamienie symbolizują, że to On jest światłością i niewinnością, nauką i prawdą. I nie potrzebuje żadnych kamieni, aby mu stawiać pytania, bo On sam zna wszystkie pytania i zna wszystkie odpowiedzi, bo jest wcieloną mądrością. Natomiast, to jest bardzo wymowne, Żydzi chwycili kamienie, chcąc rzucić nimi w mądrość. I to nie były kamienie ani nauki, ani prawdy, tylko to były kamienie gniewu, zawiści, no i kłamstwa. Dlatego mówi Pan Jezus, byłbym podobnym wam kłamcą. Ponieważ mówili, że znają Boga, a kłamali, bo nie znali Go. I oto mądrość ukryła się przed nimi, opuściła świątynię i stali się ślepi i głupi. Tak niestety, moi drodzy, jest z nimi po dzisiejszy dzień, bo nie mają światła ani mądrości. Bo chytrość i inteligencja to jeszcze nie mądrość. To są dary naturalne. Natomiast mądrość, ten jeden z darów Ducha Świętego, który otrzymujemy w sakramencie bierzmowania, jest darem łaski, który oni w żaden sposób mieć nie mogą. Dlatego, moi drodzy, podziwiajmy boską mądrość, jak to Pan Bóg wszystko wspaniale uczynił wtedy, za Starego Przymierza, jak to się wszystko jeszcze piękniej wypełniło za Nowego Przymierza i czego my jesteśmy świadkami. I prośmy o ten dar mądrości i prawdy, o ten dar prawdy i wierności. Kiedy kapłan stoi na początku mszy świętej, odmawia psalm 42. Akurat w okresie męki pańskiej go nie ma, ale dzisiaj te słowa wybrzmiewają w introicie. Wybrzmiały. Emitte lucem tuam et veritatem tuam, ipsam et deduxerunt et adduxerunt in montem sanctum tuum. Ześlij światłość i prawdę swoją. One mnie zaprowadzą na górę świętą, do świętego przybytku. Światłość i prawda, jak te dwa kamienie. Światłość i prawda. Światłość i niewinność. I jeden tylko jest prawdziwą światłością i jeden tylko jest prawdziwie niewinny. Dlatego prośmy, chętnie udziela. Trzeba prosić. Pan Bóg chętnie dzieli się z nami. Jeśli oczywiście będziemy odpowiednio pokorni. Bo pysznymi diabeł się dzieli swoją inteligencją. I ktoś wtedy sam sobie dufa i myśli, że jest mądry, a tak naprawdę jest głupi, biedny i ślepy. Dlatego Pan Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje, to jest dar mądrości i światła. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Amen.